do Wietnamu, dlatego żeby rozwiać wszelkie wasze wątpliwości na temat podróży do tego kraju, odpowiem na najczęściej zadawane pytania o Wietnam. Zapraszam na pierwszy odcinek GNA, czyli Google and Answer. To jest nowy format, jaki wymyśliłam na nasz kanał Podróże w Naturze, gdzie odpowiadam na najczęściej zadawane pytania przez użytkowników w Google na temat danego kraju. Dlatego teraz będą to najczęściej zadawane pytania w Google o Wietnam. Zobaczcie, z czym to się je i lecimy z pytaniami z Google'a i odpowiedziami. Co zobaczyć, co zwiedzić w Wietnamie? To dla mnie to przede wszystkim powinniśmy się skupić na północnej części kraju, no i centralnej. Wydaje mi się być o wiele ciekawsza niż ta południowa, szczególnie ze względu na przyrodę, naturę. Dlatego serdecznie polecam, żebyście się wybrali do prowincji Ha Giang na pętlę motocyklową, taką czterodniową, niezwykle malownicza, cudowne krajobrazy, przepiękne trasy, delektujesz się nią, nie pędzisz na tym skuterze, tylko obserwujesz te widoczki po prawej, po lewej, coś cudownego, a poza tym mijasz lokalnych mieszkańców, a prowincja Ha Giang to ponad 20 różnych mniejszości etnicznych, które zamieszkują tę prowincję, w związku z czym możesz obserwować ludzi, którzy są ubrani w tradycyjne stroje, wykonują tradycyjną pracę w polu, uprawiają ryż, zbierają drewno i niektóre wioski naprawdę są takie jak sprzed 100 laty. Vloga z Ha Giang możecie zobaczyć, już jest gotowy. Kolejnym miejscem, które no skradło moje serducho, to prowincja Ninh Binh, szczególnie miejsce nazywane Trang An. To są jeziora i rzeki, które są otoczone przez bardzo ciekawe formacje skalne, wśród których możemy taką rzeką sobie spłynąć łódką albo kajakiem. I co ciekawe, tam są łodzie, którymi właśnie kierują, sterują Wietnamczycy, ale uwaga, tego nigdzie na świecie nie widziałam, sterują nie dłońmi, tylko stopami. Pełno jest tam też jeziorek, z których wyrastają kwiaty lotosu, kwiat narodowy Wietnamu, także przepiękne zjawisko. I jeszcze do tych połaci kwiatów lotosu dodajmy ptactwo, które się skupia wokół tych jezior. Także tak zapamiętałam tę prowincję i mocno ją polecam. Wiem, że często turyści ją omijają. Dalej wybierzmy się do Hanoi, czyli do stolicy Wietnamu. Ja właśnie tam wylądowałam. I to jest miasto, do którego dość szybko się przekonałam, bo spodobał mi się jego taki miszmasz. Mamy tam wpływy chińskie, bo Chińczycy na północy Wietnamu mieli wpływy przez ponad 1000 lat. Mamy też francuski urok, bo Hanoi było stolicą Indochin, którymi zarządzali Francuzi. Widoczne są też buddyjskie wpływy, ponieważ najwięcej Wietnamczyków to są buddyści obok ateistów. I dalej wybieramy się w centralną część Wietnamu do miasteczka Hoi An. Kolonialne miasteczko pełne lampionów. Ulice wieczorami są rozświetlone przez lampiony w takim chińskim stylu. Ulice też są klimatyczne, bo miasteczko ma przeszłość kolonialną, zarówno chińską, jak i francusko-portugalską. Ma niepowtarzalny klimat. I na koniec zagwarantujcie sobie trochę wodnych doświadczeń i wybierzcie się nad Zatokę Ha Long. Jest ona wpisana na listę 7 współczesnych cudów świata. Dla mnie osobiście to nie był numer 1 mojej podróży w Wietnamie. Ja sobie ukochałam prowincję Ha Giang, a potem Ninh Binh. Jednak pojedźcie i zobaczcie, czy to jest miejsce z waszych marzeń. Na pewno widoki są niesamowite, szczególnie jeśli wespniecie się troszeczkę wyżej i zobaczycie, jak w morzu są usiane właśnie te wysepki małe. Bardzo ładny widoczek,
A poza tym warto jest się wybrać w krótki, jednodniowy rejs, gdzie będziecie mogli popływać kajakiem, a także zobaczyć, jak ludzie mieszkają na wodnych wioskach. To są takie właśnie wioski na wodzie, domy, toalety, ogródki mają właśnie na takich tratwach na wodzie. Ciekawe. Co zabrać do Wietnamu? Z oczywistości, a często jest w internecie pytanie o tę oczywistość, czyli paszport. Paszport musi być, upewnijcie się, czy jest ważny powyżej 6 miesięcy, bo wtedy nas wpuszczą do Wietnamu. Co więcej, międzynarodowe prawo jazdy, ja staram się wszędzie je zabierać. Jeśli wynajmujecie samochód, przyda się. Jeśli jednak będziecie poruszać się po Wietnamie skuterem, to jest tylko asekuracyjnie, bo w świetle prawa na skuterze w Wietnamie, zresztą w większości krajów Azji Południowo-Wschodniej, legalnie możemy się poruszać tylko mając prawo jazdy kategorii A. Więc jeśli posiadacie takie, zabierajcie je ze sobą, a co więcej, wyróbcie sobie międzynarodowe prawo jazdy i zadbajcie o to, żeby mieć tutaj oprócz kategorii B stempelek z kategorią A. Nikt tego praktycznie nie sprawdza tam na miejscu, jeśli chodzi o policję, ale dzięki temu będziecie mogli, jeśli coś wam się stanie, skorzystać z ubezpieczenia, bo jeśli prowadzicie skuter i nie macie prawa jazdy kategorii A, to teoretycznie nie skorzystacie z ubezpieczenia, bo prowadziliście nielegalnie. Myślę, że mini apteczka osobom, które będą wynajmowały skuter, też się przyda. A środek na komary jeszcze. Środek na komary, jeśli jedziecie w porę deszczową, to koniecznie, ale nie martwcie się, z komarami nie jest aż tak źle jak na przykład w Tajlandii. Szczepienia. Szczepić się szczepimy. Do mnie nie przemawiają argumenty antyszczepionkowców, więc ja takie szczepienia mam. Jeśli wy je mieliście, to sprawdźcie, czy są aktualne. Dla mnie taką podstawą jest, żeby zaszczepić się przeciwko żółtaczce typu A oraz typu B i mieć szczepienie przeciw tężcowi i błonicy, jak się skaleczymy, czy jak upadniemy. No i ja sobie robię też szczepienia na dur brzuszny. Co 3 lata się takie powtarza. Ono pomaga nam, jeśli mielibyśmy się zatruć. Ja się w Wietnamie niczym nie zatrułam. Może to właśnie szczepionki zadziałały. Ale też polecam, tak oprócz szczepień, jeśli jedziecie w takie kraje, gdzie możemy się spotkać z inną florą bakteryjną, możemy się gdzieś zatruć, to przed wyjazdem bierzcie probiotyki i w trakcie wyjazdu, przynajmniej na początku. A jak coś się dzieje w Wietnamie wam poważnego, no to dzwonimy do ubezpieczyciela albo mamy takie centrum medyczne, z którego korzystają często obcokrajowcy. Ono jest dobre. Vietnam Medical Practice. Czynne od poniedziałku do piątku, ale ma bardzo dobre opinie. Ja nie musiałam próbować na szczęście, ale jak coś, to macie informacje. Nie wiem właśnie skąd ta panika i dlaczego właśnie tak wysoko się wypozycjonowało to zapytanie. Jakie są gniazdka w Wietnamie? Nie musicie się martwić. Spokojnie nasze europejskie wtyczki pasują do tamtejszych gniazdek. Ja myślę, że taka panika została zasiana, bo one troszkę inaczej wyglądają, ale przysięgam, nasze wtyczki pasują i to nawet na takich miejscach poza szlakiem. Na totalnym wypiżaju mogłam ładować baterię. Byłam w takim bardzo słabym noclegu. Były tam karaluchy, były pająki. Można by się spodziewać więc, że nie naładuję tam telefonu, że nie ma żadnych udogodnień, ale nie. Telefon spokojnie i aparat mogłam naładować. Nie musimy żadnych przejściówek kupować. Walutą Wietnamu jest dong wietnamski. Za złotówkę możemy kupić około 6000 dongów. Proponuję, żeby nie wymieniać pieniędzy w Polsce. Rzadko nawet znajdziecie dongi do wymiany w naszym kraju, więc wymieniajcie na miejscu. Zabierajcie ze sobą dolary. Nawet jak już wylądujecie, będziecie na lotnisku, od razu dolary wymieniamy.
tam. Na lotniskach jest dobry przelicznik, więc polecam od razu to zrobić, bo jak wyjdziecie i na przykład będziecie chcieli jechać autobusem, taksówką, od razu będziecie musieli płacić gotówką. A jeśli zdecydujecie się jakąś część wymieniać na mieście, to zwykle takim kantorem jest, uwaga, sklep jubilerski. A takie przykładowe ceny w Wietnamie, to za nocleg nie płaciłam więcej niż 20 zł i to naprawdę za fajny nocleg, często z basenem, z jakąś oranżerią, tarasem, a co najważniejsze, ze śniadaniem i to pysznym. Jeśli podróżujecie w parze, to za pokój zapłacicie tak od 30 do 50 zł, możecie też znaleźć bardzo przyjemne miejsca, wręcz czasami nawet ekskluzywne. Cztery dyszki i masz taki pokoik. Większość osób, jak podróżuje do Wietnamu, to wynajmuje skuter. Cena taka standardowa to 200 tysięcy dongów, czyli około 30 zł za dzień. Paliwo 3,10-3,30 za litr. I co? Na co jeszcze będziemy wydawali pieniądze? Na jedzenie. Powiem wam, że najpierw na jedzeniu się mocno nacięłam, byłam w szoku, bo płaciłam w knajpach tyle co w Warszawie, czyli jakieś 20-25 zł. I tak mówię, co? Sajgonki, Wietnam, Azja, 25 zł. No bywa, są takie knajpy i to wcale nie jakieś luksusowe, gdzie się tyle płaci, ale potem idziesz do miejsca, w którym płacisz 7-10 zł. Myślę, że właśnie miasta są takim droższym miejscem do stołowania się, a na prowincji będzie to już zdecydowanie taniej. Wietnam. Jak się ubrać? Okej. To nie jest kraj muzułmański, więc nie ma żadnych restrykcji, ograniczeń. Są świątynie, ale powiem wam, że też spokojnie w takich jakichś ramionczkach można wejść. O wiele bardziej tego pilnowano w Tajlandii buddyjskiej, gdzie ta taka sakralizacja jest bardzo istotna, to miejsce sakrum. Wchodzisz i musisz mieć zakryte ramiona. W Wietnamie mamy zgoła inaczej. Naprawdę tam nikt nie kontroluje tego, czy masz ramiona zakryte, czy masz krótkie spodenki. Także bez problemu możemy wchodzić. Więc tutaj, jak się ubrać w Wietnamie, myślę, że powinniśmy rozpatrywać bardziej pod kątem pogody. Ale że kolejnym pytaniem do Google'a jest właśnie Wietnam pogoda, no to przejdźmy do kolejnego pytania. Pogoda w Wietnamie. Kraj jest mocno zróżnicowany klimatycznie, a to wszystko dlatego, że jest długi. Mocno rozciągnięty wzdłuż południka, a także dochodzi nam ukształtowanie terenu, bo 75% kraju to są góry i wyżyny. Także to wpływa na pogodę i temperaturę. Generalnie moglibyśmy Wietnam podzielić na takie dwie części. Niech tutaj wyznacznikiem nam będzie miejscowość Hue. I wszystko na północ od Hue to klimat zwrotnikowy, wilgotny, gdzie mamy cztery pory roku, a wszystko na południe od Hue to klimat równikowy, wilgotny, gdzie mamy dwie pory roku. Także trzeba to wziąć pod uwagę i pojechać w dobrym miesiącu do Wietnamu. Jak to wygląda? Na północ kraju powinniśmy jechać poza porą deszczową, która tutaj występuje w okresie maj-wrzesień, ale też lepiej unikać zimnych, najzimniejszych miesięcy, czyli grudnia i lutego. Wtedy w tych bardzo malowniczych prowincjach Wietnamu, które ja kocham, Hazan, a także miejscowość Sapa, do której większość turystów się udaje, no to tam temperatury, uwaga, mogą spaść poniżej zera. To są naprawdę wysokie góry, można zastać tam śnieg. Taką najlepszą porą na północ Wietnamu byłby marzec, kwiecień, a także październik i listopad. Jeśli chodzi o południe kraju, no to tutaj mamy zawsze ciepło. Mamy dwie pory roku, suchą i deszczową. Najzimniejszy miesiąc, grudzień, to średnia temperatura 21-23 stopnie.
także żyć nie umierać. No ale w porę deszczową mogą nas spotkać tutaj tajfuny, monsuny, czyli w okresie czerwiec-listopad raczej jechać nie powinniśmy, bo możemy mieć pochmurne niebo i deszczową pogodę, także lepiej tego uniknąć. Na południe jeździ się w okresie grudzień-maj. No i jak zebrać właśnie te wszystkie informacje o klimacie Wietnamu, co jeśli chcemy zwiedzić cały kraj, to musimy się wstrzelić w dobry miesiąc. Pewnie wtedy najlepszą porą byłby marzec, kwiecień, bo zarówno na północy, jak i na południu w teorii może być dobra pogoda. Ale trochę nawet tam się to zmienia. Klimat nam się globalnie zmienia i również tam pora deszczowa trochę rotuje. Jest to widoczne. Często też pytamy Google'a, co kupić w Wietnamie. Ja zazwyczaj nie przywożę sobie pamiątek z podróży, ale że byłam teraz sama, nikt mnie nie stopował, to troszkę się obkupiłam. Nawet raz wewnętrznym takim lotem, jak leciałam z Da Nang do Haiphongu, musiałam płacić za nadbagaż, bo kupiłam lampiony, wiszą nade mną, zaraz wam pokażę. Oprócz tego można kupić bambusowe wyroby, z których słynie Wietnam, zarówno do domu, czyli jakieś takie miseczki bambusowe, jak i trochę takie urodowe damskie rzeczy, bo ja sobie kupiłam taką torebkę. U nas w Polsce były teraz właśnie modne i kosztowały ze 100, ponad 100 zł. W Wietnamie kupiłam ten bambusowy wyrób za 25 zł. Oprócz tego bambusowe kolczyki można kupić, takie różne cacka. I na przykład kapelusz, taki słynny, który znacie ze zdjęć wielu, też można sobie przywieźć i powiesić na ścianę. Wiem, że niektórzy kolekcjonują również czapki z różnych regionów, także to można przywieźć. I kawę, bo Wietnam to jest drugi po Brazylii największy producent kawy. Muszę powiedzieć, że naprawdę mi smakowała. Także możecie się w nią zaopatrzyć. Myślę, że to też będzie dobry prezent dla kogoś. Pytanie o wizę według mnie jest najważniejsze, ponieważ do Wietnamu bez wizy nie wjedziemy. Polacy muszą mieć wizę, żeby wjechać do tego kraju, a ponadto musimy się o nią ubiegać wcześniej, przed wyjazdem. Nie ma tak, że polecimy tam i na miejscu, na lotnisku zapłacimy, dostaniemy pieczątkę i będziemy mieli wizę. Nie, trzeba aplikować o nią wcześniej. Wyróżniamy 3 rodzaje wiz, a to, jaką wybierzemy, to zależy od tego, na ile dni przyjeżdżamy do Wietnamu, czy poniżej 30, czy powyżej, a także, czy wystarczy nam sam Wietnam, czy pokusimy się jeszcze o podróż do sąsiednich krajów, na przykład do Kambodży czy Laosu. Dlatego opowiem wam o 3 typach wiz. Pierwsza, według mnie najfajniejsza, najłatwiejsza i najtańsza, to e-wiza, o którą aplikujemy online, płacimy 25 dolarów i w ciągu około 3 dni powinniśmy dostać dokument na maila. Wiza jest na e-wiza. Na 30 dni wjeżdżamy do Wietnamu i nie wyjeżdżamy z niego. W sensie wyjedziecie, ale nie możecie wyjechać przy okazji jeszcze do Laosu i Kambodży, tylko przylatujemy do Wietnamu, a potem też wylatujemy z Wietnamu. Nie ma miejsc pośrednich pomiędzy tym, w przypadku tej wizy. Kolejną wizą jest wiza w ambasadzie, droższa. 200 zł, jeśli wyrabiamy ją sobie na 30 dni, albo 300 zł, jeśli wyrabiamy ją na dłużej. Jest jeszcze trzeci typ wizy, czyli visa on arrival na 30 albo 90 dni. Cena też się wtedy różni. I do tego musimy mieć wyrobioną jeszcze promesę wizową, którą zwykle wystawia nam
pośrednik, jakaś agencja i też za to bierze fee. Czyli oprócz opłaty za wizę na 30 dni $25, na 90 dni $50, płacimy jeszcze dodatkowo agencji za promesę, no i pośrednictwo. I ostatnie, dziesiąte pytanie, jedno z najczęściej zadawanych Google'owi w kontekście Wietnamu, to jaki przewodnik wybrać do Wietnamu? Ja Wam powiem, że staram się ostatnio nie zabierać drukowanych przewodników, po prostu dlatego, że są to jakieś tam dodatkowe gramy, kilogramy. Ale przed wyjazdem przygotowuję się, korzystam z wielu przewodników, staram się wybrać do biblioteki, bo tam mam największy wybór, więc mogę zobaczyć ten przewodnik, ale jeśli chcielibyście jakiś kupić, no to taki najsensowniejszy wydał mi się chyba ten Pascala. Link zostawię w opisie, jeśli chcielibyście zobaczyć jaki to. Ale jeśli wolicie korzystać z informacji online, to ja też przygotowałam od siebie taki przewodnik po atrakcjach, najciekawszych miejscach w Wietnamie. Więc zapraszam Was do wpisu na blogu. Link zostawiłam w opisie. No dobra, można byłoby gadać i gadać o Wietnamie. Ja starałam się mocno skondensować tę wiedzę, bo czasami jak się rozgadam, to mogę wejść w wątki poboczne. Ja bardzo tego chciałam uniknąć, bo bycie konkretną nie zawsze jest najłatwiejsze, szczególnie jak się mówi o czymś, co pasjonuje, o podróży, o Wietnamie, którym się zajarałam. Jeśli chcecie wiedzieć więcej, to zapraszam na bloga, bo tam już trochę postów jest. Kilka filmów z Wietnamu też już nagrałam. A jeśli macie więcej pytań, no to śmiało zadawajcie w komentarzach, będę starała się odpowiedzieć na nie, jak tylko umiem. Jestem ciekawa też, jak Wam się podoba taki format G&A, czyli Google and Answer, taki podróżniczy G&A. Chciałabym przygotowywać je z różnych miejsc, krajów, w których byłam. Także jestem ciekawa, czy jest to dla Was przydatne, czy wykorzystacie te informacje i co myślicie o takim formacie. Będzie to dla mnie cenna informacja, ponieważ zastanawiam się nad nagraniem kolejnego G&A z Tajlandii. Do zobaczenia. Siadam montować kolejne odcinki. I też podróż się nam szykuje.